Jest czwartek, 28 stycznia. Ilona Małek, witam i zapraszam na aktualności. Dziś zaczynamy je tak. Asseco Resovia Rzeszów będzie organizować siatkarski Final Four w Krakowie. Siatka Asseco Hala jest przyjemna do grania i tam już graliśmy też raz z Brazylią, więc szczęśliwa dla siatkarzy. Kontrowersje w Mielcu. Część mieszkańców obawia się sąsiedztwa z popielarni zwłok. Ja uważam, że to jest przyszłościowe. Ja w centrum miasta można by coś takiego postawić. Niebezpieczna odmiana grypy zabija na Ukrainie. Służby na Podkarpaciu spokojne. Jesteśmy do tego przygotowani. Wszystkie służby wiedzą, jak działać, jak postępować. Na początek gorąca informacja dotycząca siatkówki. Wiadomość zarówno dobra, jak i zła. Dobra, bo Europejska Federacja Siatkarska ogłosiła, że Asseco Resovia będzie gospodarzem turnieju finałowego Ligi Mistrzów. Gorsza, że kibice na mecze pojadą do Krakowa. W konkursie wygrały pieniądze i połączone siły obu miast. Świetna drużyna i hala, która pomieści 15 tysięcy kibiców. To już zapowiada wielkie emocje. Turniej rozpocznie się 16 kwietnia. Arena w Krakowie od wczoraj kojarzy się z bolesną porażką reprezentacyjnych szczypiornistów. Od dziś także z nadzieją na wygraną naszych klubowych siatkarzy. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Fabian Drzyzga. Wczoraj był w Krakowie na meczu Polska-Chorwacja. Siatkarska ta hala jest przyjemna do grania i tam już graliśmy też raz z Brazylią, więc szczęśliwa dla siatkarzy. Mam nadzieję, że Final Four też będzie szczęśliwy, a szczypiornistom no niestety się nie udało. Resovia w wyścigu o organizację turnieju pokonała, ponoć jeszcze w przedbiegach, rosyjski Zenit Kazań. Ile musiał zapłacić rzeszowski klub? Wiceprezes nie chciał mówić o szczegółach. To są warunki, które zostały przedstawione przez CEF i one zostały przez nas zaakceptowane, zostały wpisane w umowie, my tutaj się z nikim nie licytowaliśmy. Przywilej gospodarza oznacza, że Resovia nie będzie musiała grać w rundach play-off. Rzeszowianie ze spokojem będą więc obserwować pojedynki klasowych drużyn, które powalczą o 3 wolne miejsca w turnieju finałowym. Dla nas plusem jest to, że mamy wyłączone tak naprawdę te 4 środowe terminy spotkań. Odpadają nam co najmniej te 2 wyjazdy, odpadają nam kolejne 2 spotkania w środę. Dzięki temu jesteśmy w stanie potrenować ten cały tydzień do kolejnego spotkania. Po dzisiejszym losowaniu najtrudniejsze zadanie ma Lotos Trefl Gdańsk, który zmierzy się z Zenitem Kazań. To właśnie rosyjski Zenit z Wilfredo Leonem w składzie w poprzednim finale Ligi Mistrzów w Berlinie rozbił Resovię 3-0. Rzeszowianie marzą o rewanżu. Jest taka szansa. Na pewno będzie to bardzo, bardzo mocny zespół, no bo w tym Final Four, patrząc na te zespoły, które będą walczyć o awans, no są to już najlepsze zespoły. Rzeszowska hala może pomieścić około 4,5 tysiąca kibiców, dlatego Resovia postawiła na krakowską arenę. 15 tysięcy fanów to nie tylko świetna atmosfera, ale także wyższy dochód z biletów. Klub szykuje także specjalne warunki zakupu dla rzeszowskich kibiców. Oceniamy to, że ci kibice są z nami od lat i oczywiście będą mieli przywilej pierwszeństwa zakupu biletów. Turniej finałowy rozpocznie się 16 kwietnia w Krakowie. Oczywiście trzymamy kciuki. Teraz też emocje, choć wcale nie sportowe, a wszystko za sprawą kontrowersyjnej decyzji w Mielcu. Tuż przy szpitalu powstaje spopielarnia zwłok. Mieszkańcy pytają, dlaczego nie przy cmentarzu i dlaczego nikt nie zapytał ich o opinię w tak ważnej sprawie. Jedni obawiają się uciążliwego sąsiedztwa, inni uważają, że to dobry pomysł. Właściciel zakładu zapewnia, dymów nie będzie, a miejscy urzędnicy, że wszystko jest zgodne z prawem. To budynek, który budzi dziś w Mielcu najwięcej kontrowersji. Naprzeciwko szpitala powstaje spopielarnia zwłok. Ma działać w kwietniu i będzie pierwszą w powiecie mieleckim. Do tej pory 3 mieleckie domy pogrzebowe kremowały ciała w Stalowej Woli. Starosta mielecki Zbigniew Tymuła twierdzi, że jego urząd nie miał prawa odmówić wydania zezwolenia na budowę spopielarni. Inwestor przedłożył wszelkie wymagane dokumenty. Jego zdaniem spopielarnia powinna być jednak w okolicach cmentarza, a nie szpitala, ale na to nie zezwalał miejski plan zagospodarowania przestrzennego. Wniosek dotyczył rozbudowy i montażu pieca do spopielania zwłok. Decyzja została wydana. Inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi. Uzyskaliśmy potwierdzenie z Wydziału Ochrony Środowiska, że nie zalicza się ona do tych inwestycji, które mogą znacząco wpływać na środowisko. Tak samo uważa inwestor, właściciel zakładu pogrzebowego.
To się nazywa nie krematorium, jak tutaj niektóre media. Popielania zwłok. Inwestor uspokaja, że w pobliżu nie będzie ani gęstego dymu, ani drażniącego zapachu. Obiecuje, że komory kremacyjne będą spełniać wszelkie unijne przepisy. Instalacja wyposażona będzie w specjalistyczne filtry, które ograniczą do minimum emisję spalin. Ja uważam, że to jest przyszłościowe. A mieszkańcy mają słuszne obawy, pana zdaniem? Nieuzasadnione. Nie, jeśli ktoś z tego rozumie obawy. Rozumiem, ale ja tu mówię, że to raczej jako ekologia nie ucierpi na tym w żadnym wypadku. Nie będzie dymów? Nie będzie dymów, nie będzie zapachów. Gwarantuje to producent. Mimo to wielu mieszkańców Mielca ma jednak sporo obaw. Po prostu ja w centrum miasta można by coś takiego postawić. A czego się pan obawia? Po prostu tych zapachów z tego. I tych pyłów po prostu, bo to przecież jakieś tam pyły, jakieś coś będzie z tego. Mieszane mam uczucie. Gdyby miał ktoś, gdyby musiał podjąć taką decyzję, no to na pewno bym się zastanowił i zasięgnął choćby opinii mieszkańców. Są jednak i tacy, którzy uważają, że okoliczne cmentarze są przepełnione, a kremacja zwłok staje się coraz bardziej popularna. Po pierwsze, będzie blisko, ja również każę się po prostu spopielić. No i bardzo dobrze, w każdym mieście coś takiego powinno być. To spalanie w ogóle nie jest, żeby było dla ludzi szkodliwe, bo tam, co jest na strefie, co to palą, no to jest 100 razy jest szkodliwe, a to jest nie. Każdy to twierdzi, że to jest dobre. Akurat tak się składa, że koło tego krematorium będę pracował, nie? Ale podobno to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, ani się nie czuje, ani nic. A czy dobrze, czy źle? Taka moda. Być może moda, a być może interes ekonomiczny. Tuż za płotem spopielarni niebawem ma rozpocząć się budowa kolejnego zakładu pogrzebowego i kolejnej spopielarni. Nowy właściciel ma już pozwolenie na budowę. Teraz inne obawy. Przenosimy się za naszą wschodnią granicę, gdzie szaleje grypa. Na Ukrainie z powodu powikłań związanych z zakażeniem zmarły już 84 osoby. Choć brzmi to bardzo groźnie, specjaliści tłumaczą, że ani liczba zakażonych, ani przypadków śmiertelnych w stosunku do lat ubiegłych nie jest nadzwyczajna. A podkarpackie służby sanitarne przekonują, że nie ma powodu do niepokoju, bo nie ma wśród nich przypadków tzw. świńskiej grypy. Gryp zabrał życia wreszcie 60 Ukraińców. Niemal codziennie ukraińskie media informują o kolejnych śmiertelnych przypadkach grypy, głównie tak zwanej świńskiej, czyli wywołanej wirusem H1N1. Karantyny, maskowe reżimy i dezynfekcja transportu. Na razie głównie w obwodach wschodnich, donieckim i równieńskim. W związku z rosnącą liczbą zachorowań na grypę władze stolicy Ukrainy, Kijowa, zaleciły noszenie masek w miejscach publicznych. W szkołach wprowadzono kwarantannę, a miejska komunikacja jest codziennie dezynfekowana. Skazali maskę. Kazali nam chodzić w maskach, to chodzimy, dla bezpieczeństwa. Maskę trzeba zmieniać co 4 godziny i to powinno być pod kontrolą, głównie w tych miejscach, gdzie przewija się dużo ludzi. Z danych ukraińskich służb sanitarnych wynika, że na grypę zachorowało już prawie 3 miliony osób, a to oznacza, że można już mówić o epidemii. To, że sytuacja jest trudna, potwierdzają Ukraińcy, którzy przekraczają przejścia graniczne na Podkarpaciu. Jest epidemia i rzeczywiście bardzo dużo ludzi choruje, ale głównie w centralnej i wschodniej części kraju. Ale jak przekonują, w sąsiadującym z Podkarpaciem obwodzie lwowskim jest przynajmniej na razie bezpiecznie. Nie tak nagle, żeby strasznie tak było. No. Kto chory, to lekuje. Jest lekarze, jest wszystko. Nie ma paniki żadnej. W ogóle. Także podkarpacki sanepid uspokaja, że nie ma powodów do niepokoju, bo sytuacja jest pod kontrolą. Każdy kolejny przypadek grypy jest potwierdzany i sprawdzany i do tej pory nie było ani jednego zarażenia wirusem H1N1. Takie procedury są w każdym województwie. W naszym województwie jest również opracowany plan na wypadek epidemii, na wypadek zachorowań, na wszelkie choroby rzadkie. Jesteśmy do tego przygotowani. Wszystkie służby wiedzą, jak działać, jak postępować. Na razie na Podkarpaciu liczba zachorowań na grypę rośnie, ale nie lawinowo. W ubiegłym tygodniu takich przypadków było 1528. Między 8 a 15 stycznia prawie 1400. A od początku sezonu grypowego 14140. To niespełna 2000 mniej niż rok temu.
Japonia, Singapur i Stany Zjednoczone. To nowe rynki, na które stawiają producenci ekologicznej żywności z regionu. Pierwsze rozmowy mają już za sobą, a pomaga im w tym program EkoEuropa, również wymyślony przez podkarpackich producentów. W promocji żywności chce pomóc Urząd Marszałkowski. Ma na to pieniądze wywalczone w Komisji Europejskiej, poinformowano dziś na konferencji w Rzeszowie. Pierwsze szlaki handlowe są już przetarte, twierdzi szef Stowarzyszenia Polska Ekologia. Kraje azjatyckie, ale też Stany Zjednoczone rozsmakowały się w podkarpackich owocach, suszach owocowych, wędlinach czy pierogach, oczywiście tych ekologicznych. Program EkoEuropa, jakość i tradycja, jest to program realizowany przez stowarzyszenie. Program jest realizowany na 3 kraje: Singapur, Japonia, Stany Zjednoczone. Żywność ekologiczna z Podkarpacia zadowala gusta smakoszy na całym świecie, potwierdzają to szefowie kuchni. No były to produkty mięsne, prawda, nasze wyroby, tym co się chlubimy się nimi. I jeśli chodzi o te produkty wędliniarskie, przetwory mięsne. Podkarpaccy producenci wytwarzają już 205 produktów tradycyjnych, a podróżując z nimi po świecie całkowicie pozbywają się kompleksów. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to powiem szczerze, współczuję Amerykanom. Oni jedzą bardzo dziadowsko i tak jak ja miałem okazję spróbować jedzenia w hotelach w Stanach, to powiem szczerze, tak tu u nas na stacjach benzynowych lepiej dają jeść. To, czego jednak potrzeba podkarpackim ekoproducentom, to na pewno zrzeszanie się w silne grupy. Nie tylko dla produkcji dużych partii towarów, ale też wspólnego szukania odbiorców i pokonywania biurokracji. Eksport żywności nie jest prosty, a promocja słono kosztuje. W ubiegłym roku wspieraliśmy ich promocję między innymi w Tokio, w Mediolanie podczas Expo, co było dużym wydarzeniem, no jeśli nie największym promocyjnym wydarzeniem na świecie. W ubiegłym roku promowaliśmy ich również w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech. W nowej perspektywie finansowej Urząd Marszałkowski ma 16 milionów złotych na promocję gospodarki, w tym również ekożywności. Chce w ten sposób pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom, które najczęściej z konieczności oszczędzają na marketingu, a rynek sprzedaży swoich wyrobów zawężają do kilku sklepów. Soki, miody, słodycze, kasze przeróżne, pieczywo, oczywiście wędlina. Towarów w tym ekosklepie jest coraz więcej, ale na Podkarpaciu sprzedażą takich wyrobów wciąż zajmują się małe placówki handlowe. Dla przykładu pokażemy Francję. Tuż obok miasta Metz ponad 100-hektarowe gospodarstwo rolne zaopatruje w ekologiczne produkty stolicę Lotaryngii. To z kolei okolice Wiednia, gdzie działa potężna ekologiczna hurtownia i sklep wysyłkowy z dostawą towaru pod drzwi klienta. A podkarpackie owoce, warzywa, wędliny czy nabiał na razie powoli torują sobie drogę do specjalnych ekowysp w hipermarketach. Nowy program EkoEuropa daje im szansę wypłynąć na szersze wody. Jest wynik konsultacji społecznych dotyczących przyłączenia do Rzeszowa gminy Krasne. Ponad 85% osób, które zdecydowały się wziąć w nich udział, jest przeciwnych takiej zmianie. Podobne są opinie mieszkańców gminy w sprawie Malawy. Tu na nie głosowało ponad 70% uczestniczących w konsultacjach. W konsultacjach dotyczących połączenia całej gminy Krasne z Rzeszowem wzięło udział 3328 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Przeciwko realizacji takiego planu opowiedziało się 2852. Drugie konsultacyjne pytanie dotyczyło włączenia w granice administracyjne Rzeszowa tylko jednej wsi – Malawy. Odpowiedziało na niego 964 mieszkańców, 729 było przeciwnych. Teraz swoją decyzję podejmie Rada Gminy, ale kluczowe będą właśnie wyniki konsultacji. Choć argumentem mogą też być pieniądze, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w przypadku połączenia dwóch gmin przez 5 lat od zmiany granic, samorządowi wypłacane są dodatkowe pieniądze. W tym przypadku kwotę oszacowano na 100 milionów złotych. Karetki Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie będą jeszcze bliżej pacjentów. Aby maksymalnie skrócić czas dojazdu, planowane są dwie nowe lokalizacje, czyli miejsca, w których będą stacjonować ambulanse. W zachodniej części miasta to pętla autostradowa w Mrowli, skąd bezpośrednio karetka będzie dojeżdżać m.in. do miejscowości położonych w tej okolicy jak Głogów Małopolski, Świlcza, Bratkowice czy Lipie. Bez konieczności przejeżdżania przez często zatłoczone centrum. Kolejny ambulans miałby być zlokalizowany na ulicy Strażackiej z szybkim dojazdem do Tyczyna, ale też mieszkańców ulic Sikorskiego czy Granicznej. Pogotowie ma już w tej sprawie wsparcie Urzędu Wojewódzkiego. Jest czwartek i czas na interwencję. Dziś w studiu Beata Bartman. Witaj. Powiedz, kto tym razem potrzebuje pomocy?
Witam, dobry wieczór. Proszę Państwa, dziś interwencja z miejsca jednego z najtragiczniejszych wypadków ostatniego roku. Na początku stycznia w rozbożu długim koło Pruchnika w wyniku czołowego zderzenia dwóch aut zginęły 3 osoby, a 2 ciężko ranne trafiły do szpitala. Nie tylko z tego powodu mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że to droga śmierci. Ten temat powstał po sygnale, jaki przekazała mi pani Justyna z Pruchnika. Niestety nie mogła wystąpić w materiale, ale jak się okazuje, jest jedną z kilkuset osób, które od dawna walczą o przebudowę tego bardzo niebezpiecznego odcinka. Kańczuga-Pruchnik. No straszna tragedia, wstrząsnęła takiej tragedii. Ja żyję bardzo długo tutaj w rozbożu długim, no i jeszcze takiej tragedii tutaj na naszym terenie nie było. No. To miejsce wypadku z 9 stycznia, a to zdjęcia wykonane niedługo po tragedii. Kierująca Fordem 34-letnia kobieta prawdopodobnie nagle zjechała na przeciwległy pas drogi i czołowo zderzyła się z Oplem. 34-latka oraz 54-letni kierowca Opla i jego 53-letnia pasażerka zginęli na miejscu. Dwoje kolejnych pasażerów Opla, 23-letni mężczyzna i 24-letnia kobieta, w ciężkim stanie trafili do szpitala. Mieszkańcy tych okolic uważają, że do wypadku mógł się przyczynić fatalny stan jezdni. Pobocze jest dużo niższe od drogi. Jeżeli ktoś skręci, zjedzie nawet z pobocza i chcąc wyciągnąć z powrotem na jezdnię, po prostu jest trudno skręcić w prawą stronę z powrotem, żeby ten samochód utrzymać na swoim pasie. Droga usiana jest takimi znakami. Każdy, kto korzysta z tego odcinka wojewódzkiej 881, narzeka na fatalny stan nawierzchni i poboczy. Wcześniej zginęła tu matka z córką i jeden z mieszkańców Pantalowic. Przy jakimś tam słabszym może samochodzie, czy nie do końca sprawnym, może być tak, że auto zostanie wyrzucone ze swojego pasa ruchu. Odkąd pamiętam, no z tamtej drogi niewiele się zmienił. Jak było 25 lat temu, trzeba było slalomem omijać dziury, tylko wtedy były takie wyrwy. Tak dzisiaj wprawdzie jedzie się, może nie już z taką mijanką, takim slalomem, natomiast jest to droga niebezpieczna. Są wyboje, nierówna po prostu. Nie można szybciej jechać jak 50, 60, a 70 już samochód podskakuje. Mieszkańcy, domagając się kapitalnego remontu niebezpiecznego odcinka drogi wojewódzkiej, piszą kolejne petycje do gminy. Ta doskonale zna sprawę. Jestem mieszkańcem również przyległej miejscowości Rzeplin, która tutaj po prostu jest w naszej gminie, ale ze względu na bezpieczeństwo po prostu szukam skróconej drogi, dojeżdżam drogą gminną, co jest jakąś taką rzeczą śmieszną. Drogą gminną dojeżdżam do siedziby władz gminy ze względu na bezpieczeństwo. Radni i burmistrz wyliczają, że o przebudowę niebezpiecznej drogi wojewódzkiej zabiegają od 2004 roku. Piszemy pisma z prośbami. Polega to też na tym, że odbywam spotkania z członkami zarządu województwa, spotkania z wojewódzkim zarządem dróg, a więc z dyrekcją. Odbywam spotkania z parlamentarzystami. To kolejne teczki dokumentacji potwierdzającej takie zabiegi. Konieczny jest szereg działań, wylicza burmistrz. Poprawa parametrów technicznych tej drogi, spadków, poprawa jakości nawierzchni, poszerzenie tej drogi. Przez to, że ta droga jest złej jakości, w tym krótkim okresie czasu od 2011 do tego czasu 7 osób zginęło na tej drodze. Władze gminy i mieszkańcy liczyli, że teraz w końcu doczekają się przebudowy dzięki nowej transzy unijnych pieniędzy dla Podkarpacia. Sprawdziliśmy, jest na to szansa, ale dopiero w latach 2017-2019. O szczegółach dyrektor Lesław Kornak z Urzędu Marszałkowskiego. Jest ten odcinek drogi ujęty w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego i mieści się on w tym momencie w limicie, który po prostu finansowym przewidziany jest w tej chwili dla województwa na to właśnie działanie. Jest to jeden z dalszych pozycji z uwagi na to, że ta droga jest stosunkowo ma niski ruch, natężenie ruchu jest, jak również nie jest jednym z działań, które jest preferowane w ramach tego Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli połączenie do sieci TNT. Jednakże z uwagi na to, że jest to obszar, który po prostu jest troszeczkę gospodarczo potrzebny, jest troszeczkę jego wzmocnienia. Zarząd województwa, jednym z kryteriów, który przyznał, jest właśnie zrównoważony rozwój województwa i w tym momencie właśnie dzięki tym elementom ta droga ma szansę realizację. I jeszcze informacja dla wszystkich Państwa zainteresowanych losem rodziny Pantołów z Podłańcuckiej Markowej. Pożar naruszył konstrukcję ich domu. Muszą go odbudować, a nie mają na to pieniędzy. Gospodarz w pożarze stracił też ukochane konie. Dochowałem się statka ładnego. Piękne konie. To co najładniejsze zabrałem.
Urodziny z Markowej byliśmy z kamerą tydzień temu. Ten materiał tylko za pośrednictwem Facebooka obejrzało blisko 40 tysięcy osób. Pytaliście Państwo o konto Chcąc Pomóc. Jest już uruchomione, odsyłam na naszą stronę internetową i dziękuję za pomoc w imieniu rodziny z Markowej. Przypominam też, że czekamy na kolejne sygnały od Państwa. Dziękuję. Od tej chwili na te sygnały czeka właśnie autorka dzisiejszych interwencji, Beata Bartman, a my wracamy do tematów aktualności. W całym regionie trwają obchody Dnia Pamięci o ofiarach Holokaustu. Dziś uroczystości odbyły się m.in. w Dubiecku, Sędziszowie Małopolskim, Lubaczowie i Kolbuszowej. To m.in. spotkania z ocalonymi i polskimi rodzinami, które im pomogły, modlitwy na cmentarzach i przed tablicami pamięci. W Kolbuszowej do obchodów w oryginalny sposób włączyli się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie Kolbuszowskiego Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych wyszli na ulicę ze specjalnymi ankietami. Pytali mieszkańców o tę część historii, która miała bezpośredni związek ze społecznością żydowską. Przed II wojną światową była to niemal połowa mieszkańców. Licealiści pytali też o pochodzących z Kolbuszowej sprawiedliwych wśród narodów świata, czyli Polaków, którzy z narażeniem życia ratowali swoich żydowskich sąsiadów czy znajomych. Wyróżnieni przez Instytut Yad Vashem to Anna i Józef Kozłowscy i Helena Czartoryska. Wcześniej zapalono znicze na cmentarzu żydowskim. Pochowano tam m.in. około 1000 mieszkańców miasta, rozstrzelanych tutaj przez Niemców w 1943 roku. A teraz niezwykła pasja Gabrieli Glinianowicz z Sanoka. Z wykształcenia jest archeologiem, ale w przeszłość przyciągają ją nie wykopaliska, lecz strojne kreacje z epoki, m.in. z jedwabiu i koronek. Spod jej ręki wychodzą małe dzieła sztuki i choć to bardzo pracochłonne odtwarzanie przeszłości, bo uszycie jednej sukni zajmuje nawet 3 miesiące, to efekt jest imponujący. Proszę popatrzeć. Tak wygląda Królestwo Gabrieli. Manekiny, czapki łańskie, repliki sukni z XIX wieku i równie stare czasopisma. Przetrwały wojnę na strychu w rodzinnym domu. Zamawiała je w Paryżu prababcia artystki. Były źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń. Gabriela potrafi uszyć każdy rodzaj kostiumu. Jest to suknia z połowy XIX wieku, uszyta na szczególny bal, w którym brałam udział. Uszyta jest z jedwabnej tafty. Usztywniona fiszbinami, ubierana na gorset i sztywny stelaż nazywany krynoliną. Często do jej pracowni zaglądają zaprzyjaźnione artystki. Obok też takiej mojej miłości do second handów mam okazję i możliwość spotkać się z osobą, która od podstaw może wykreować i po prostu stworzyć, no chyba śmiało można powiedzieć, że dzieło sztuki. Gabriela Glinianowicz ciągle się uczy. Zamawia książki z wykrojami, albumy i stare czasopisma modowe. Potem szkicuje i dobiera materiały. Ale dopiero kiedy siada przy maszynie, wszystkie puzzle układają się w jedną całość. Nad sukienką inspirowaną XIX-wieczną modą pracuje nawet 3 miesiące. Jednak i ona miewa chwilę słabości, jak podczas przygotowania kostiumów na wystawę w Trzcinicy. Wymagało to wiele długich godzin spędzonych nad książkami, nad ikonografią, nad materiałami. Potem poszukiwanie odpowiednich tkanin, gdyż cała wystawa stworzona jest z tkanin ręcznie tkanych, naturalnie barwionych. To jest takie epicentrum różnych emocji, historii, kolorów, zapachów, więc rzeczywiście wychodząc stąd można troszeczkę uznać, że było się w dalekiej podróży. Można byłoby ją ozdobić. I wtedy, jeżeli podłożysz szare tło, to taka koronka będzie jasno szare tło. Będzie się ładnie komponować. Cieszę, może jestem taka monotematyczna, że porusz szarość, że ten róż wciąż, może rzeczywiście to zielenie. Gabriela zdradza, że teraz na rautach i balach króluje moda inspirowana dwudziestoleciem międzywojennym. Panie, które odwiedzają jej pracownię, przeglądają zdjęcia i zazwyczaj szybko się decydują. Gabriela łączy elementy współczesnej mody z historycznymi akcentami. Lubi na przykład gorsety, bo jak mówi, poprawiają sylwetkę i potrafią odchudzić. Artystka nie ma strony internetowej, nie daje ogłoszeń, rzadko udziela wywiadów. Jak mówi, do sukcesu wystarczy pomysłowość i ciężka praca. Sport rozpoczął nasz program, kończymy także na sportowo. Środowa kolejka koszykarskich spotkań zespołów pierwszej ligi potwierdziła dobrą dyspozycję liderów tabeli. Miasto Szkła Krosno wygrało z katowickim AZS-em różnicą 31 punktów. Sokół Łańcut pokonał Nysę Kłodzko 30 punktami.
Gospodarze do połowy spotkania grali rezerwami, dlatego pierwszą kwartę goście zakończyli nawet jednopunktową przewagą. W kolejnych odsłonach gospodarze rozdawali już karty, chwilami odskakując rywalowi nawet na 37 punktów. Trener daje pograć graczom, którzy na co dzień nie mają tej szansy. Ta organizacja gry jest troszkę słabsza, ale to nie w tym rzecz. Nie chodzi o rzucone punkty, chodzi o to, żeby rzucić więcej niż przeciwnik. W środowej kolejce Wysoko wygrał również wicelider tabeli Sokół Łańcut, który rozgromił Nysę Kłodzko 72-42. Sokół to najbardziej prawdopodobny rywal miasta Szkła w rywalizacji o mistrzostwo ligi. Grają bardzo dobry sezon, lepszy od Legii. Są w ścisłej czołówce razem z nami i myślę, znaczy już wiem to, że między nami się rozegra walkę o pierwsze miejsce. Szyki mogłoby pokrzyżować potknięcie któregoś z rywali, ale na razie każdy z pretendentów jest dobrej myśli. Na koniec jeszcze zaproszenie do obejrzenia jutrzejszego poranka z telewizją Rzeszów. Gościem Konrada Dudka będzie rzeszowianin Adrian Beścia, który w tym roku zamierza przejechać na wózku całą Polskę. Dlaczego? Jak zwykle chce pomóc potrzebującym. Zapraszam i do zobaczenia.